Skup się na swoim serduszku i cały czas przyglądaj się jemu, jak ono pracuje, czy wolno, czy szybko, czy równo, czy nierówno. Całą uwagę skup sobie na nim, bo to jest najważniejsze. I opowiadaj mi, jak ono pracuje. Taki niestabilny bym powiedział, że jest. Ale ono... Jak tu się mówi, pracuje jak silnik, który ma jeden gar, nie pali? To może nie tak. Przyspiesza, zwalnia, przyspiesza, zwalnia. Aha, w ten sposób. Taka kołysanka. Nie na boki, tylko do przodu i do tyłu. Dobrze. Przyglądaj się jemu i powiedz mi, czy ono się uspokaja. Nie zwracasz na niego uwagę? No nie bardzo, ale to dlatego, że... Nie szkodzi. Wiem, co mam powiedzieć, bo mi przypomniałeś właśnie, że to chodzi o dzieciństwo. Ja byłem molestowany jako małe dziecko. Dlatego to wszystko... Właśnie byłem słodyczami przekupiany. Tam się nic takiego jakoś bardzo strasznego nie stało, tylko że ja potem miałem traumę i to przez długie to lata. To jest wiadomo. Ja tego człowieka chciałem przez, nie wiem, może z 10 lat myślałem, jak go zabić. Ja się wcale ci nie dziwię. Bo na tym etapie świadomości to jest tylko złość, nienawiść i chęć zemsty. Dokładnie. Gdy człowiek dorasta, zaczyna rozumieć, to wtedy zaczyna odpuszczać. I powiem ci, że proces taki uwalniania zaczyna się wtedy, gdy my zaczynamy rozumieć, że to były zdarzenia, żeśmy jakby byli w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie i zaczynamy myśleć tak bardziej globalnie, że to nie jest tak, że ktoś chciał ci zrobić krzywdę, tylko że on miał tam coś w psychice i no też mu się trafiłeś, przykładowo, takie podejście. Ale to w takich sytuacjach bardzo często tak bywa. Jednak to wszystko ma przyczynę głębiej i ja to zawsze mówię, że nawet jak ostatnio mnie tam trochę obskubali, raz się łamali, drugi raz łamali, to jakby pomyślałem sobie, pewnie ja musiałem kiedyś coś nawywijać albo coś, no bo dlaczego by mi właśnie się oni włamali tam. No i jakby wtedy już mi lżej jest, bo ja nie wpadam w nerwy, ja nie wariuję i jakby lepiej to znoszę, bo wiadomo, no cóż ja mogę zrobić, jak nie znam ludzi, nie wiem, gdzie oni są. Nie mogę się go spalić. Zgłosiłem to na komisariat, no i dałem zdjęcia, dałem wszystko. Jak wyjeżdżaliśmy, to dostałem informację do listonosza, że list jest w skrzynce z komisariatu, no ale... Wracać się już nie było po co po list, więc pojechałem sobie dalej. A jak wrócę, no to przeczytam i dowiem się, co oni wymyślili. Widzisz, druga sprawa to jest taka, że ja dlatego wyleczyłem się z oceniania ludzi, oskarżania ludzi, dlatego że tak wiele czynników wpływa na zachowanie ludzkie, że po prostu to jest głowa mała. A najłatwiej jest pieprzyć głupoty. Jeżeli nie znamy historii człowieka, to co możemy powiedzieć, że co? Że on jest taki, taki, czy taki, ja powiem tak, czy tak. To jest śmieszne. Najważniejsze, żeby zrozumieć całe zdarzenie. No i spróbujemy dzisiaj coś zrozumieć, dobra? Tak. Jak uda się mi, żebyś ty zrozumiał, to będzie super. Bo to jest przede wszystkim najważniejsze. Ale zaczynamy od zabawy, bo najważniejsza jest zabawa, bo wszystko jest zabawą. Nawet te ciężkie sytuacje, jakieś traumatyczne, są tylko zabawą. Podobała mi się tutaj twoja szczerość, którą powiedziałeś, bo wcale nie musiałeś mówić, a jednak powiedziałeś. Podejrzewam, że kamienicy się to nie spodobało i ci zwróciła może nawet na to uwagę. A jeżeli nie, to mogła jakieś tam mieć swoje odczucia,
jak powiedziałeś tam o różnych sytuacjach, o kumplach i o ludziach, z którymi tam miałeś jakieś kontakty. Mm. Ale chodzi o to, że ty mówiąc to, jakbyś tak dopełnił uwolnienia się od tego. Bo dopóki trzymamy coś w tajemnicy, to wtedy to nas bardziej zniewala, bardziej nas osacza, bardziej nas męczy. I tak naprawdę dla nas to nie ma żadnego znaczenia. Ale dla ciebie to ma. Tak samo jak moje sprawy mają dla mnie. Ja już to wcześniej mówiłem, tylko ja na razie cały czas tego wstydzę. Po to się wstydzisz, żebyś tego nie mówił, żebyś trzymał jako tajemnicę, a dopóki masz tajemnicę, to umysł tobą może zarządzać i może tobą manipulować. I wtedy będziesz robił błędy. A jeżeli ty wyrzucasz coś z siebie, no to już nie może ci umysł manipulować ani straszyć, dlatego że no przecież ja już powiedziałem to, wszyscy wiedzą. Rozumiesz? Kiedyś, nie pamiętam, czy to była kobieta, czy mężczyzna, ale jakaś osoba przyszła na sesję i powiedziała, że ma straszną tajemnicę. Boi się tajemnicę powiedzieć, a nawet myśleć o niej, ale już nie wytrzymuje, bo ta tajemnica ściska za gardło. Co na myśl przychodzi, a ona próbuje uciekać przed tym, to już ściska za gardło. I ja do niej powiedziałem tak. Powiedz mi tą tajemnicę. Przecież ja nie o mnie powiem. Ona mówi, wiem, że nie powiesz. Ale przejść z gardło i nie mogło przejść, bo co chciała powiedzieć, to coś ją ściskało za gardło. I mówi do mnie, że a coś mnie ściska za gardło. Ja mówię, ale co to jest? No nie wiem, coś mnie ściska, żebym ci nie powiedział. Ja mówię, no dobrze. Wcześniej ci ściskało za gardło, żebyś nie powiedziała komuś innemu, bo ktoś może zdradzić, rozgadać, rozklepać, tak? Ale tu powiesz mi i ja wiem, że ja nie powiem i ty wiesz, że ja nie powiem. No tak, no to mi powiedz. To nie powinno cię ściskać. Ty wiesz, że ja ją przekonywałem przez ileś minut i ona w końcu powiedziała to. Okazało się, że wcale to nie była taka tajemnica, nie do jakiej rangi urosła. Ja tak, no nie powiem, że wyśmiałem, ale tak trochę jakby wykpiłem, ale tak ładnie, wiesz, że słuchaj, no pomyśl logicznie, to jest tajemnica? No przecież żarty chyba co robisz. Jakby chodziło o umniejszenie rangi tej tajemnicy. Ale sam fakt, że jej przeszło przez gardło do mnie, do człowieka, któremu zaufała, to później jest łatwiej powiedzieć. I później okazało się, że tak się otworzyła, że ja słyszę, a ona siedzi tam na tych materacach i do wszystkich mówi, wiecie, ja przez tyle lat się dusiłam, męczyłam, bo myślałam, że to jest straszna tajemnica, a dalszy mówiąc dosłownie, że to nie jest żadna tajemnica, że to jest bzdura. I jak ja ją powiedziałam na głos i do nich też powiedziała, to ja dopiero usłyszałam, że to nie jest żadna tajemnica, że to nic takiego ważnego. Rozumiesz? Czyli jej wyobrażenie było tak potężne, że to jest tajemnica, że ją to zaczęło zamęczać i ona cały czas przed tym uciekała. Bała się pomyśleć inaczej, że to wcale nie jest tajemnica i to wcale nie jest takie groźne. A to potrzebowało tylko zrozumienia. Dlatego to jest takie ważne, żeby nie dać się szantażować. Szantażować się może się dać tylko wtedy, jeżeli ktoś ma czym ciebie zaszantażować. Ale jeżeli ty się ujawniasz i mówisz wszystko, to nikt cię nie może zaszantażować, bo wszyscy o tym wiedzą. Nie może ktoś powiedzieć, słuchaj, bo ja powiem, no to mów, i tak wszyscy wiedzą. I wtedy już nie ma szantażu. To jest takie proste. A to dotyczy najczęściej umysłu. Umysł cały czas robi tak, żeby ciebie szantażować i cały czas mówi, bo powiem, bój się i dopóki ty się boisz, lęk, strach narasta. I on cały czas to robi. A on cały czas to robi. I tak wchodzimy coraz głębiej do nocnika. I dlatego ja osobiście uważam, że najlepiej jest wypowiadać się od razu. Jeżeli coś się wydarza, od razu powiedzieć to. I wtedy nie powstanie dodatkowa emocja, nie powstanie coś w nas zasilone. Chodzi o na samym początku. Niekiedy tam jest takie coś, ja bym ci powiedział, ale nie mogę. No powiedz, nie mogę. Jest jeszcze coś, teraz sobie przypomniałem. Tak? To jest odnośnie mojego taty. Kiedyś jak byliśmy małymi chłopakami, tak. Tata w formie żartów to robił. Tak. Ale takie hasło rzucał, robimy przegląd jajek i nam ściągał gacie i o, jeszcze ci włosy nie wyrosły i się z tego śmiał. Aj, wyśmiewał. No i nie tylko on, bo i bracia, nie? No to niedobrze, dlatego że wyśmiewanie to nie tylko zawstydzanie, ale powstaje coś takiego, że
nie jesteś doskonały, że masz jakieś braki, że coś jest źle z tobą. Rozumiesz, u małego dziecka, nawet tego kilkunastoletniego, to powstaje coś takiego, że jesteś jakiś inny, że jesteś jakiś ułomny, że jesteś jakiś nienormalny. Dosłownie, bo dlatego, że to dziecko jeszcze nie potrafi wartościować. I ja ci powiem, ja często spotykałem się z ludźmi dorosłymi, którzy wyśmiewali swoje dzieci. Matka z córką jechała autobusem codziennie rano o 6:00. Ja jeszcze wtedy jeździłem do pracy, bo to było w 80 roku. I ona ciągle tą samą durną gadkę wstawiała. No co, grubasie, siedzisz, matka do córki. Mała dziewczynka, tam miała, nie wiem, 9, może 10 lat. No co, grubasie, siedzisz, aleś ty gruba, jakaś ty gruba. Co to za gadka? Ja dzisiejszym rozumem to ja bym pojechał tak po niej, że ona by ze wstydu się tam spaliła. Ale wtedy ja byłem młodym człowiekiem, mi było wstyd tylko za nią i nic więcej. Po prostu był mi wstyd, że ona się tak zachowuje, że matka do dziecka się tak zachowuje. Bo miałem inną świadomość, że tego nie rozumiałem, co ona robi temu dziecku na całe życie. To jest straszne. Mnie mówili, że głupi jestem. Tak. A wiesz, jaka jest prawda? Prawda jest taka, że im większa miernota, tym bardziej obraża wszystkich dookoła. Wiesz dlaczego? Żeby ukryć to, że on jest debilem. Dlatego wszystkich wyzwał od głupich, od debili po to, żeby nikt nie domyślił się, że to on jest debil, że to on jest głupi. Więc on jakby tak szybciej wyskakuje i szybciej mówi. No prawda jest taka, że w dzieciństwie mi brakowało ojca. No właśnie, bo jak nie ma wzorca, to później wie. On kochał mojego najstarszego brata, a tak... mi powiedział raz w życiu, że mnie kochał, był nawalony jak świnia. Ale to tylko świadczy o tym, że jak był nawalony, to nie miał tego jakiegoś zahamowania i dlatego ci to powiedział, ale... I to tej pory jest mi tak przykro, ja z powodu, że... Ja wiem. Nie chcę mi się tam do nich nawet jeździć, nie chcę z nimi rozmawiać. Tak, bo to nie ma o czym. To są biedni, nieświadomi ludzie. Tak. Ja ci powiem, że ludzie, którzy wychowują dzieci, powinni być świadomi. A okazuje się, że są tak nieświadomi strasznie, że nie zdają sobie sprawy, jak bardzo zamiast wychować to dziecko na coś takiego mądrego, światłego, to okazuje się, że zachowują się nie jak normalni rodzice. Dlatego to, co ja tam powiedziałem na ognisku, to nie jest żart. Ja się tyle, co ja się w życiu nasłuchałem różnych rzeczy, naoglądałem historii ludzkich, to naprawdę mógłbym powiedzieć, że jestem przerażony tym, jak rodzice wychowują dzieci i jeszcze nazywają to miłością do nich. Słuchaj, potrafią łamać charakter, czyli rozumiesz, nie tylko wyśmiewać, nie tylko poniżać to dziecko, ale jeszcze potrafią na przykład każeć klęczeć gdzieś, albo coś trzymać w rękach w górze. I mówi, ja cię złamię gnoju, ja cię pokażę, że ty będziesz taki, że taki. Po prostu, no, aż się nie chce. Gadel, pas, cokolwiek i tak. Karanie za... Tak, od razu jakieś takie traktowanie, jakby to był co najmniej galernik, a nie małe dziecko. Słuchaj, ja mam synów dorosłych, w twoim wieku będą. I syn do mnie mówi, tato, ja cię kocham, jak rozmawiamy. Rozumiesz? No takie, wiesz, jak tu się rozmawia, cześć tato, kocham cię tato. I rozmawiamy sobie tamtego, no to pa tato, kocham cię. Rozumiesz? Chodzi o to, że nigdy w życiu od nich niczego nie wymagałem, niczego nie chciałem. Rozumiesz? To teraz wyobraź sobie, jaki musiałem być ojcem, że dzisiaj dorosłe synowie mówią takie rzeczy. Rozumiesz? Chodzi o to, że ja nie mówię, że ja byłem wzorem, ale na pewno zrobiłem tych błędów bardzo mało. Nie mówię, że nie zrobiłem wcale, bo pewnie lubiłem, ale słuchaj, jeździłem na rowery z nimi. Dla nich, słuchaj, to było coś niesamowitego. Jedziemy rowerkami. Jeden przez drugiego, wiesz, jak to dzieci. Tato, ja ci powiem to, ja to. I musisz wysłuchać, nie możesz robić różnicy, bo i ten jest ważny, i ten. A ja przede wszystkim miałem jakby taką awersję do robienia różnicy. To, co u ciebie było, że tato kochał z najstarszego, a tobie nie dało odczuć. Ja nie mogłem tego. Jak oni mówili, ja mówię, chłopaki, proszę was, ja was kocham tak samo. To jesteście dla mnie bardzo ważni. Proszę, mówcie po jednym. To ja pierwszy, tato. Niech ja będę pierwszy. Oni sami, wiesz, próbowali robić różnicę. Ja i tam sam... dziadek brał równo. Ja bym wspaniał do dziadka. To miałeś szczęście. Zabrakło mi go. Bo za szybko odszedł. Tak, bo tu chodzi właśnie cały czas o te wzorce.
Było wtedy bardzo dużo ludzi właśnie, którzy przyjechali, to właśnie nie mieli wzorców. Tak jak ty, tak samo tutaj jest więcej. I to jest to, że właśnie brak ojca albo brak matki, bo często jest tak, że ojciec jest despotą, a jeszcze matka potrafi być jakby w tym wszystkim zagubiona, że nie ma tego męża jako mężczyzny, tego takiego, na który się może wesprzeć, i wtedy ta matka jest też destrukcyjna. I ci ludzie mają najbardziej przerąbane. Moja mama stawała po ojca stronie. To jesteś po tej gorszej stronie. O tych, co mówiłem przed chwilą. Ja zawsze u nas starałem się utrzymać równowagę. Zosia, jak wpadała w nerwy, no to jakby nie patrzyła realnie. Ja zawsze mówiłem stop. Trzeba wysłuchać dziecko, a nie od razu krzyczeć na niego, bo przyszła dorosła osoba i powiedziała, że on tam coś zrobił. Ja mówię, dobrze, tylko najpierw muszę się dowiedzieć. Krzysiu, chodź tu, Sławuś, chodź tu. Byliście, zrobiliście, proszę, przyznajcie się, żebym ja wiedział, żebym ja nie wyszedł na idiotę. Ja mówię, a my to rozwiążemy sobie. I chłopaki zawsze mówili szczerze, bo oni wiedzieli, że ojciec ich wysłucha i nie zrobi im krzywdy. To jest tak ważne, jak nie wiem. Kiedyś była taka sytuacja, do sądu sprawa się trafiła. I sędzina mówi do niego, czy ty to zrobiłeś? On mówi, nie, ale ja wcześniej z nim rozmawiałem oczywiście i mówię, proszę cię, powiedz, jak zrobiłeś, ja to zapłacę, ja to zrobię, ty już więcej tego robu nie będziesz i na tym zostanie. Nie będę krzyczał, on cię bił, bo mówię, ty jesteś młody człowiek, ty możesz wygłupiać się, przy kolegach szpanować, coś zrobił. Mój tato, mnie tam nie było. Rozumiesz? Ja mówię, dobra. Poszliśmy do sądu, w sądzie mówi sędzina, czy ty to zrobiłeś? On mówi, nie. A ona mówi do niego tak, a co ty myślisz, że ja ci uwierzę, że ty to zrobiłeś? A ja jak wstałem. Ja nie mówiłem do niej, proszę, z jakiego sądu. Ja powiedziałem do niej tak, a jakim prawem pani mówi, że pani mojemu dziecku nie uwierzy, a pani go zna? Ty, słuchaj, ona się wystraszyła, jak ja wstałem. Ja wstałem taki oburzony, bo ona nie mogła przesłuchiwać dziecka bez obecności ojca. I ja wstałem i tak aż ryknęłem na nią. Jakim prawem pani mówi, że pani mu nie uwierzy? I tak dalej. I dopiero wyłuszczyłem sprawę, co jak. I mówię tak, słuchaj, powiedziałem to. I mówię, chodź synu, idziemy. Nie mamy co tutaj siedzieć. Ja mówię, proszę więcej dziecka nie wzywać do sądu, jeżeli wy nie słuchacie i nie czytacie tych raportów, które są składane. Jest wystarczająco raport złożony, gdzie koledzy złożyli oświadczenia, że jego tam nie było. A wy go wzywacie, jeszcze oskarżacie? Słuchaj, sędzina zapowietrzyła się. Ja już do drzwi dochodziłem, a ona mówi, proszę poczekać. Kaba zagubiona mówi, pan mi nie będzie mówił, co ja mam mówić, co ja mam robić. Ja pewnie, że pani nie będę mówił, ale proszę mi tego czegoś więcej nie robić. Ja sobie nie życzę, żeby mi dziecko oskarżać, żeby miał później w życiu traumę. Słuchaj, i wziąłem i wyszedłem, naprawdę wyszedłem, drzwi zamknęłem. I przyszło za 2 tygodnie pismo, że sprawa została umorzona. Ale zapisali mnie, zaznaczyli. Później jakby miałem tam jakieś innego typu sprawy, to wiedziałem. Chyba czysta zemsta. Mimo dowodu wszystkiego uniewinnione, załatwili, umyli ręce. W każdym bądź razie to tylko pokazuje, jak paszkwile i byty działają w tej przestrzeni. Tu jest wolna Amerykanka. To jest takie miejsce. Prawo, tu jest takie miejsce, gdzie tu byty, dżungla. Taka dżungla, tak, i tu każdy sobie robi swoje. Jest jakiś pozór prawa niby, jakieś ochrony, to wszystko są pierdoły dla innych dzieci, rozumiesz? A te paszkwile, które naprawdę tutaj rozrabiają, są bezkarni. Wychylisz się, możesz mieć przestrane życie, a oni mogą się wychylać jak chcą. Jak nie ma normalności, nie ma nic, to kto cię ma ochronić? Rozumiesz, to pójdziesz, poskarżysz się na tatę? No teraz to już w ogóle się nie poskarżysz, bo masz przestranę. A wcześniej... Dlatego szukałem kolegów i... No właśnie, no to wszystko. Takich kolegów, którzy mnie bronili, ale to było z bagna w bagno. Tak, bo to jest jednego bagna w drugie bagno. I dlatego ja mówię, tak jak powiedziałem wtedy na przygnisku, tu przyjeżdżało bardzo dużo ludzi i tu, i na inne spotkania. I ja od razu wiedziałem, o co chodzi. Ja podchodziłem do nich spokojnie, rozmawialiśmy. To byli bardzo porządni ludzie. Oni byli gdzieś w pewnym momencie zagubieni. Oni przeżyli traumę. Oni tak podobnie u ciebie. Oni byli skrzywdzeni i to wszystko się kołem toczy. Rozumiesz? A jak się kołem toczy, to co ty możesz zrobić? Nic nie możesz zrobić. Gdzie pójdziesz? Do kogo? Na skargę? Do Pana Boga? A Pan Bóg to taki sam. No tak to jest. Dobrze.
W takim razie ruszamy. Powiedz mi, jak pracuje twoje serduszko teraz. No, spokojnie. Uspokoiło się, tak? Dobrze. Ja wiedziałem po gongach, że muszę iść do ciebie, muszę zrobić sesję, bo jak wszedłem w tą ciemnię przy tych głośnych dźwiękach, tak, to widziałem, jak te strachy się ode mnie odlepiają. Tak. One patrzyły na mnie, chciały wejść z powrotem, ale przerażone tymi dźwiękami i to kilka sztuk tego uciekło. Tak, tak. I ja wiedziałem, że muszę to teraz zrobić, bo znów będę to odwlekał w czasie. Nie ma sensu tego trzymać. Bardzo słuszna i mądra decyzja. Bo nie można sobie na to pozwolić, żeby pasożyty nas żelały. Jedne pasożyty takie, które uważam normalnie, a drugie pasożyty, które się przyklejają. Bo myślokształty to są też pasożyty i one przylepiają się i wtedy podżerają naszą energię, osłabiają nas, a i też wpływają na nasze zachowania różnie. A później my mamy tylko większe kłopoty, jesteśmy bardziej później uzależnieni od tych zdarzeń, które się wydarzą, no i popadamy w coraz większy nocnik. Jak ja mówię, nocnik to jest po prostu najgorsza zaraza, jaka jest. Nie ma innego wyjścia. Co zrobić? Dobrze. W takim razie znowu przyjrzyj się swojemu serduszkowi, posłuchaj go i powiedz, jak teraz pracuje. Cały czas równo? Czy przyspiesza, zwalnia? Równo. Równo. No to już dobrze. Już jest spokojniejsze, bo już coś uwolniłeś. Rozumiesz? My mężczyźni mamy jedną wadę. Niekiedy chcemy być twardzi. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nawet taki wybuch płaczu czy złości powoduje, że my uwalniamy pewne rzeczy. A dopóki wstrzymujemy w sobie, narasta tak potężne napięcie, że gdy powstanie jakaś sytuacja, możemy jakieś głupstwo zrobić. Potem tylko możemy żałować, ale to nam gówno da, bo nas tylko jeszcze bardziej osłabi. Słuchaj, zrobimy w ten sposób. Skup się na pierwszym oku bardzo mocno. Ja tam dotykam palcem energetycznym. Na środku czoła, to jest tak 2 cm gdzieś między brwiami środek czoła. Ja tam ugniatam, ponieważ to jest palec energetyczny, to możesz czuć ucisk, mrowienie, swędzenie, skurcz, ciepełko, chłodek. Obojętnie co, to jest bardzo subtelne. I teraz tak się skup bardzo mocno tam i powiedz, co tam czujesz. Tak jakby tam serce biło. Tak, takie pulsowanie. Tak. Dokładnie. I zwróć tam uwagę na to. I teraz cała świadomość twoja jest tam, w tym miejscu. A ja ją biorę i przenoszę na łąkę. Jesteś na łące, na takiej pochylonej łące. To jest taki nierówny teren, troszkę pogórkowaty, w stronę słońca. Jest tam bardzo dużo kwiatków, stokrotek. Rozejrzyj się dookoła i powiedz, czy byłeś już kiedyś na tej łące, czy pierwszy raz jesteś? Pierwszy raz. Pierwszy raz. Dobrze. W takim razie teraz unosisz się do góry, coraz wyżej, a teraz ogromną prędkością pędzisz w stronę chmur i jesteś pod chmurami. Czubkiem głowy dotykasz chmur. Chmury są mięciutkie, delikatne, ale dotykasz czubkiem, a one nie chcą cię przepuścić. I tak widzisz sobie, patrzysz tam na dół, widzisz tą łąkę, widzisz ośrodek jazy, widzisz całą okolicę. Jak pan wiedziałeś, że sobie wybrałem tamtą łąkę gdzieś tam? Zobaczyłem ją. I dlatego. Dlatego poszedłem na łatwiznę, rozumiesz? Żeby cię nie przerzucać tam gdzieś, tylko tu. Dobrze. Znaczy, to jest też nie jest może do końca łatwizna, tylko takie jakby półgranie, o, rozumiesz? Aha. To się ładnie toczyło, bo to wszystko nie ma wielkiego znaczenia, tu chodzi o zabawę. Dobrze, w takim razie teraz jesteś pod chmurami, chmury się rozstępują, ty wchodzisz do środka i chmury się zamykają pod stopami. Jesteś w środku, w chmurach, Rafał. Nic nie widzisz, nic oprócz tego, że widzisz chmury od środka. Powiedz, jaka ona jest od środka, biała, szara. Takie biało-szare. Biało-szare. A zobacz, jaka to jest struktura. To jest mgły, waty. Mgły. 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 Czyli tak normalnie w mgle kiedyś już byłeś, to takie samo, tak? Tak. Dokładnie. Teraz nad głową otwiera się taka dziura i widzisz od razu niebieskie niebo. O, bardzo ładne, błękitne. Tak jest. Teraz wychodzisz nad te chmury, chmury się zamykają pod stopami i ty stoisz na tych chmurach, dookoła ciebie chmury, nad tobą niebo, to piękne i słoneczko. Rozejrzyj się dookoła i powiedz, jak wielka przestrzeń jest dookoła ciebie nad tymi chmurami.
No, nie do ogarnięcia. Dobrze. W takim razie teraz pobiegaj sobie w wyobraźni po tych chmurach, poskacz, pokaturlaj, tak małe dziecko, wiesz, bawisz się, skaczesz, tu możesz wariować jak tylko chcesz. Tu sobie nic nie zrobisz, możesz nura w chmury dawać, wyskakiwać, podskakiwać. Tu możesz robić wszystko, co chcesz. Tu możesz naprawdę szaleć na full. Teraz wybijasz się mocno nogami, wyskakujesz w powietrze na 50 metrów nad chmury i zaczynasz latać jak ptaszek. Lecisz w lewo, w prawo, wyżej, niżej, robisz piruety, figury różne, śruby jak samolot, aż wbijasz się w chmury, przelatujesz pod spodem, znowu zawracasz do góry, znowu przebijasz się przez chmury, znowu lecisz w górę i tu szalejesz. Fajna zabawa? A powiedz, co było lepsze, latanie po chmurkach, skakanie, czy tu latanie? Nie, to latanie. To dawaj tu ostro teraz czadu, wymyślaj takie figury, bo teraz sobą sterujesz myślą swoją i teraz myśl, jak robisz, jakie ewolucje wykonujesz, takie nawet niemożliwe możesz wymyślać i zobacz, czy tak się dzieje. Bo nie ma rzeczy niemożliwych. Nie ma. Chmury można sobie przecinać, jak się tylko chce. Dokładnie. Można wszystko zrobić. Odbijać się od nich. Przefruwać przez nie. No wszystko. Dokładnie. Słuchaj, jak tak sobie latasz, to tam w oddali jest najwyższa góra świata. Najwyższa wystaje ponad chmury, sam czubek. No tak. Ona jest ośnieżona cała, bo to jest najwyższa góra, więc tu są wieczne śniegi, a sam czubeczek jest równo ścięty jak stół i ten plac jest wielkości stołu okrągłego. I teraz szybujesz prosto na sam szczyt, lądujesz na samym szczycie bosymi stopami. I tak jak powiedziałem, stoisz tu bosymi nogami na szczycie, dookoła ciebie są te zbocza ośnieżone, tam nisko, bardzo, bardzo nisko, na dole są chmury, po których biegałeś. Nad tobą jest niebo, słoneczko. Rozejrzyj się tu dookoła i powiedz, jaka tu jest wielka przestrzeń. Tak samo nieogarnięte. A powiedz mi, jakie to jest uczucie stać na najwyższej górze świata, nad wszystkim i to wszystko mieć poza sobą? Kompletna wolność. Rozumiesz, co chodzi? O. Właśnie o to chodzi. A teraz ci pokażę jeszcze większą wolność. Zamieniasz się w orła, który ma 3-metrowe skrzydła i wzbijasz się do góry, a teraz prądy powietrza zaczynają ciebie podnosić coraz wyżej, a ty tylko wykorzystujesz prądy powietrza. I latasz w powietrzu coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. A jaka tu jest? Mount Everest jest mały. Dokładnie. To jest coś cudownego. Nie ma granic wolności. Nie ma granic wolności, dokładnie. Dopóki sobie tych granic nie zrobimy, dopóki się nie ograniczymy, nie ma żadnych ograniczeń. A ogranicza nas tylko niewiedza. Nie nauka, niewiedza, bo nauka też jest ograniczeniem, bo to są pierdoły i derdy małe. Ale wiedza o samym sobie, o swoich możliwościach daje nam wolność. Absolutną wolność. Teraz znowu lądujesz na tej górze, zamieniasz się znowu w siebie i jesteś znowu Rafałem. Jakie to uczucie? No nie do opisania, nie ma słów. Dokładnie nie do opisania. Rafał, słuchaj, to są bardzo silne wiatry, bo to jest bardzo wysoko. To są tak silne wiatry, że wszystko, co porywają, zamieniają w pył. A ja jeszcze zwiększam ich prędkość do 100 tysięcy biliardów kilometrów na ułamek sekundy. Te wiatry zrywają z ciebie całe twoje ubranie, ty tu stoisz nago. One to ubranie zamieniają w pył i robią taką chmurkę pyłu. Jak się czujesz nago? Tak samo wolny. Tak samo wolny. A nie bardziej wolny? No można tak dosłownie. Do. Może te ubrania ograniczają. Powiedz mi, czy można cię bardziej rozebrać? No tak, tak, to już słyszałem. To już znasz. Tak. Tak. No dobrze, to teraz to mówiłeś, to się przyglądaj temu. Teraz wiatry zrywają z ciebie całą skórę, a ty widzisz wszystkie mięśnie, tylko skóra zdjęta. Teraz widzisz, jak zrywają twoje wszystkie mięśnie, wszystkie twoje ciała, zmysły, wszystkie klątwy, kary, winy, jakieś powiązania, połączenia, bóle, żale, programy. Jakieś tajemnice, ukryte rzeczy, co wiesz, nie wiesz, wszystko.
I tak jak powiedziałem, wszystkie kary, winy, klątwy, długi, zobowiązania karmiczne jakieś, całą karmę twoją zabierają. Jakąś ciemną plamę czuję na głowie. Zaraz się do niej dobierzemy, na razie będziemy brali się po kolei od tego. Chcesz się pozbyć wszystkich sakramentów? Ale rzeczywiście. I teraz patrz, wszystkie sakramenty kościelne. Pierwsze to jest chrzest. Tak wygląda. Teraz komunia. Teraz bierzmowanie. Miałeś kiedyś jakiś ślub? Tak. I teraz ślub kościelny. Widzisz, teraz możesz zobaczyć, jak co każde gówno wyglądało. I poszło wszystko w pył. Teraz wszystkie pieczęcie, umowy, śluby, zobowiązania, jeżeli kiedyś byłeś jakimś zakonnikiem albo zakonnicą, składałeś jakieś śluby, ubóstwa, biedy, to teraz te wszystkie umowy, pieczęci, śluby, to wszystko jest teraz przed tobą pokazane, łamane, niszczone i wiatr zabiera. Były? Już ich nie ma. Teraz, tak jak mówię, wszystkie klątwy, wszystkie powiązania, złorzeczenia, jakieś zobowiązania twoje, wszystko, co kiedykolwiek złożyłeś ty, czy ktoś za ciebie, absolutnie wszystko teraz te wiatry zabierają i wszystko czyszczą absolutnie do czystości twojego szkieletu. Tu stoi tylko czysty szkielet, reszta wszystko jest zabrane, wiatry zamieniają w pył, robią taką wielką chmurę pyłu. Powiedz mi, jak się czujesz jako szkielet? Śmiesznie, zabawnie, czy jakoś inaczej? No, dobrze. Chciałbyś tak wyglądać jak szkielet, czy nie? Nie. W takim razie wiatry go porywają i wszystko z nim, co ciebie stanowiło tu na tej górze, zamieniają w pył i dołączają do tej chmury. Ja biorę teraz tą chmurę. Po ubraniu dołączam do tej wielkiej chmury i wszystko, czym byłeś, jesteś i kiedykolwiek będziesz, w chmurze jest. Wszystkie twoje kary, karmy, winy, żale, bóle, cierpienia, pierdoły, dyrdymały, niezrozumienia, absolutnie całe twoje istnienie, od momentu jak powstałeś jako dusza, aż do momentu, do kiedy będziesz doświadczał, wszystko jest w tej... Zleciało mi to z głowy. Wszystko jest w tej chmurze. Co ci wyleciało z głowy? Zleciało. Tak? Najpierw ta ciemna plama zamieniła się w taką szarą, a później to wyglądało, jakby miał szmatę taką na głowie, ale zerwało mi to. No to znaczy, że w tych słowach poszło. Absolutnie wszystko. Od początku twojego istnienia, jak powstałeś, aż do końca, wszystko jest w tej chmurze. Rozumiesz? Wszystko, absolutnie. I teraz tą chmurę uderza potężny piorun. 1000 razy większą mocą niż potrzeba i żywym ogniem to wszystko spala i to znika. Nie ma, nie było i nigdy nie będzie. A ty jesteś całkowicie od tego wszystkiego wolny. Powiedz, co poczułeś w związku z tym i jak się czujesz? Że jestem przezroczysty? Czysty? A jak wyglądasz na tej górze? No wiem, że tam jestem, ale tam mnie nie ma. Nie widzisz siebie, tylko wiesz, że właśnie, jesteś. Dokładnie. Wiem, a że powiedz jestem, mi, z jakiej widzisz. Pozycji patrzysz? Z boku. Z boku patrzysz. Dobrze. Pierwszy raz doświadczasz tej prawdy, o której ja mówiłem, że jesteś czystym istnieniem? Czymś, co nie podlega karze, karmom, pierdołom i dydmał? My tam kiedyś robiliśmy, ale ja nie pamiętam, żebym siebie tak widział właśnie. Ja na pierwszej sesji to z tobą robiłem, ale nie widziałem siebie aż tak... Może dlatego, że nie byłeś blisko i coś cię rozpraszało. Bo to ma znaczenie, czy nic cię nie zakłóca. Bo jak coś zakłóca, to wtedy nie odbieramy aż tak żywo, tak mocno. A tu odbierasz bardzo mocno. Bo tu masz pełną świadomość, że widzisz, że jest. Ja teraz nawet tak jakbym się starał narysować swoje rysy, żebym mógł siebie zobaczyć, bo nie jestem w stanie siebie zobaczyć. Nie, bo tu nie ma nic. Jesteś tylko czystą świadomością. Jesteś jakby energią i programem, że jesteś. Nic więcej. To jest ta najczystsza forma ciebie, która ciągle żyje, ciągle funkcjonuje, ciągle doświadcza, ciągle dokonuje wyborów i ciągle jest tak zwanym ciągłym istnieniu. Rozumiesz? Gdzie nie ma początku ani końca. A te rzeczy takie, że żyjesz, umierasz, to są epizody. Weź popatrz z tego punktu teraz, tej czystej świadomości. Jakie życie to ma dla ciebie znaczenie? Rozumiesz teraz? To właśnie o to chodzi, że jak dokonujesz wyboru, to dokonujesz takiej pozycji właśnie czystej świadomości. Myślisz, skoczę sobie tam na dół, urodzę się jako Rafałek, będę się dobrze bawił, a żeby się dobrze bawić, to jeszcze sobie dokopałeś różnych pierdół, a potem jak wpadłeś, okazuje się, że to boli, że to jest inaczej, że jest nieuczciwość, że jakby nie masz tej mocy, bo straciłeś pamięć,
że masz moc, potęgę, że możesz decydować, rozumiesz? To z powodu straty świadomości przydarzyły ci się tak różne rzeczy i przydarzają do tej pory. Bo gdybyś był świadomy, to ty byś kreował. Tak jak to sobie zaplanowałeś. Teraz tak się czuję, jakby to zupełnie nie miało znaczenia. Bo to nie ma wszystko znaczenia. Ma, wiesz, kiedy znaczenie? Znaczenie woda ma wtedy, jak do niej wleziesz. Jak w niej nie jesteś, woda nie ma żadnego znaczenia. Dokładnie. I to o to chodzi. Jak wchodzisz w to doświadczenie, które trwa parę sekund w stosunku do wieczności, którą sobie podróżujesz, to to doświadczenie jako człowiek to jest parę sekund. Jeżeli nie, parę ułamku sekund. Rozumiesz? Ale ponieważ my wchodzimy w coś takiego jak czas, zaczynamy rozciągać te parę sekund i rozciągamy nawet do 80-100 lat. Ale to też jest tylko wyobrażeniowe, bo tego nie ma. Ja sobie właśnie zdałem sprawę z tego, że sobie wybrałem takie wcielenie, żeby nie było nudno. No o tym ci mówię. I dobrze sobie zdaj sprawę. Ty sobie dowaliłeś jeszcze, żeby mieć co robić, żeby było wesoło, żeby było co robić, a potem jak wszedłeś w to, okazało się, że to wszystko cię osaczyło. I powstało niezrozumienie, więc nie miałeś możliwości się bronienia, bo zapomniałeś, kim jesteś i czym jesteś. Bo teraz, jako czyste istnienie, dla ciebie nie ma żadnego problemu. Ale jako człowiek, problemów zacząłeś widzieć coraz więcej, a im bardziej się poddawałeś, tym więcej problemów było. To, rozumiesz, to jest to brak świadomości. I największym nieszczęściem to jest brak naszej własnej świadomości. Te wszystkie paszkwile, co byli w twoim otoczeniu, to jest pikuś, że oni byli. Gdybyś ty nie stracił swojej świadomości, to by ci się wszystko nie przytrafiło. Bo ty byś cały czas zmienił kreację. Byś powiedział, nie, nie, tak nie będzie. I ja tu decyduję. Ale ponieważ straciłeś pamięć, że możesz, to te paszkwile narzucały ci jakby swoją nieświadomość, o, swoje wyobrażenia. Oni żyli według swoich wyobrażeń, a ty zacząłeś tworzyć własne wyobrażenia. Nie mające nic wspólnego z prawdą. Zwróć uwagę. Po co to za prawda? Jaką prawdą ty się kierowałeś? Zobacz, jaką ty się prawdą kierowałeś. Czy ona w ogóle istnieje? Nie ma prawdy. Dokładnie. A myślałeś, że postępujesz według jakiejś prawdy, według jakichś zasad. Prawda nie istnieje, bo nie istnieje też kłamstwo. Dokładnie, nie ma nic. Nic nie istnieje. Istnieje tylko to, co my myślimy, że istnieje. Ale tylko myślimy. Bo jak nie myślimy, to to nie istnieje. I to jest dowód na to, że to wszystko jest iluzją. Żeby cokolwiek powstało, musimy myśleć, że jest. To od myśli wszystko zależy. Nie ma dualistycznego świata, tylko nie. My zostaliśmy zaprogramowani na to. Ktoś nas... Nie, nie ktoś. Nie. My sami, jego po prostu my sami jako istnienie, żeby doświadczać, zaczęliśmy szukać odnośnika, według którego będziemy mogli się umiejscowić. I w ten sposób nieświadomie stworzyliśmy sobie dualizm. I wdupiliśmy się sami. To myśmy sami to stworzyli. Jaki ja jestem mądry, aż jestem w siebie dumny, ja pierdziałam. I to jest bardzo dobre. Bo lepiej to zrozumieć, niż nie zrozumieć. Warto było niekiedy cierpieć. No pewnie. Dokładnie, tylko warto jest wtedy, jeżeli trafisz na ten moment, w którym zrozumiesz to wszystko. No. Bo jak nie zrozumiesz, wiele ludzi nie zrozumie do końca życia. Odejdzie, potem okaże się, że życie to nie skończyło się, dalej wracają, dalej robią, przerabiają to samo w kółko. Setki, tysiące, niekiedy miliony razy. I nic się nie zmienia. Ja kiedyś chciałem zawsze znać, co mnie spotka, swoją przyszłość, to teraz już nie ma to żadnego znaczenia. Bo ty kreujesz tą przyszłość. Co sobie wykreujesz, to cię spotka. No dokładnie. Bo jeżeli nie ma nic, to tylko zależy od twojej myśli. I ja ci powiem, jesteś szczęściarz. Nie dlatego, co przeszedłeś, tylko dlatego, że przyszedłeś. Rozumiesz? I teraz Kamilka jest świadoma. Ty jesteś już, można powiedzieć, że jesteś świadomy, bo już poznałeś prawdę. To jest dopiero zabawa. Rozumiesz? Zabawa nieświadomych to nie jest zabawa. To jest walka. Walka idiotów. Szarpanina. Ale świadomi to już nie walczą. Oni po prostu są. Bo nie ma o co. A po co walczyć? Jak o co to walczy, jak to wszędzie pusto jest? Nie ma nic. Wiesz, dlaczego to wszystko zobaczyłeś? Bo zdarłem z ciebie całą tą warstwę wyobrażeń, która siedziała na twoim ciele,
była zapisana w twoich wyobrażeniach, w umysłach. I jak ja to wszystko zdarłem z ciebie, okazało się, że wtedy dopiero mogłeś przejrzeć. Czuję tutaj tak, jakbym jak zdjąłem coś ze swojego to był ten ciężar, serca o i tak którym miał dziury teraz takie. Nie ma nic. Dokładnie. Te wszystkie rzeczy, te bzdury, bzdety, ciężary, które umiejscowiałeś na sobie, myśląc właśnie na przykład, jak tam wspominałeś o tej nienawiści, to też zbudowałeś sobie ciężar. Tak naprawdę sobie zbudowałeś ten ciężar. Tylko i wyłącznie. I im bardziej byś był zawisty, tym byś doprowadził do takiej sytuacji, że on by cię mógł zgnieść, zmiażdżyć. Rozumiesz? Ty oczywiście byś zrobił tam, dopadłbyś gościa, skopałbyś go tak, że on by skończył, ale co z tego? To nie rozwiązałoby sprawy, bo ty byś się jeszcze bardziej pogrążył. Potem, gdybyś ty już umarł, jak to się mówi, i miał przebłysk świadomości, na przykład bez przyjścia na sesję, i byś powiedział, ojej, jak ja byłem głupi, co ja zrobiłem? Przecież to była zabawa, a ja mu tak dupę skopałem, że go zabiłem. Rozumiesz? I co się okazuje? Iluzja z iluzji, ale w iluzji cierpisz. Dokładnie. Po co? Na co? No ale teraz... Samemu sobie stwarzając te cierpienie. Dokładnie. To my sami tworzymy sobie piekło. Nie ma nieba, nie ma piekła, nie ma nic. Ale jak zaczniemy myśleć, że jest, no to będzie. Ja teraz przenoszę ciebie w świat, do astrala, na przykład wojskowych. Jesteś w astralu, w świecie, gdzie żyją wojskowi. Ci, którzy kiedyś umarli, byli na ziemi, a oni teraz tam żyją, w tym swoim świecie. Ponieważ całe życie byli w wojsku, całe życie byli w mundurze, więc mają taki swój świat. I wszyscy trafiają do swojego świata. Jesteś teraz w tym świecie i powiedz mi, jak wygląda ten świat? Świat wyobrażeniowy, bo to jest, ale on istnieje, bo oni wierzą, że on jest. Szary, cię kręcą bez sensu. Rozumiesz? No, ja zawsze chciałem być żołnierzem. Ale byś się wdopił i widzisz, no, tutaj już byś trafił. Tylko, że teraz... cierpienie dosłownie. Tylko ty przyszedłeś tutaj jako turysta pooglądać sobie, a jakbyś tu wpadł jako żołnierz, byś miał przesranę. Byśmy badali te przestrzenie. Te przestrzenie, które normalnie nie istnieją, ale z powodu nieświadomości ludzkiej, którzy to tworzyli, stworzyli takie świat. Tak jakby oni nie wiedzieli, kim są. Dokładnie. Ale pokażę ci coś gorszego. Teraz przenoszę cię do świata samobójców. Jesteś w astralu, w świecie samobójców. Ale mnie przeszło. Rozumiesz teraz? Jak ja tam pierwszy raz poszedłem, to ja byłem przerażony. Mówię, to jest niemożliwe, ale niemożliwe, żeby mi wyobraźnia takie rzeczy pokazywała, bo nie wiem, czy wyobraźnia jest w stanie pokazać takie rzeczy. Jest jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej. Dlatego, że to już jest jakby brak zupełnie świadomości. Tamci są jak zombie, a to nie wiem, co to jest. Ale pokażę ci coś innego. Teraz przenoszę się do świata bushmenów. Astral bushmenów. Ludzi wolnych, którzy żyli zawsze zgodnie z przyrodą. I później sobie odeszli. Indianie, różne szczepy. Ludzie lasu. No i są tam totalnie spokojni. Oni tak dalej jakby żyli. Dla nich dokładnie. Nie ma różnicy. Jakby się nie skończyło nic. Nic, bo dla nich się nic nie skończyło. Inna forma doświadczenia. Żyli zgodnie z naturą i oni przeszli formą, ale dalej sobie żyją, dalej funkcjonują. Dalej swoje robią, popatrz. To chodzi o tą świadomość. To są moi przodkowie. Dokładnie. Widzisz? Patrz, jak daleko odeszliśmy. Odeszliśmy od natury, jak daleko. Jak żeśmy się zagubili głupotą, bieganiem za jakimiś wartościami, pierdołami. I oni nie wierzą żadnego Boga. Nie. To jest papka dla biednej i głupi. Bo inne paszkwile się świetnie bawią, jak mają tak zwaną siłę roboczą, mięso armatnie, które można wysłać na wojnę. A oni siedzą za szybami i se przyglądają, jak do nich strzelają. Oni się tylko oglądają, bawią się dobrze. Może nie wiemy, to ja czuję tak, jakby oni może nie wierzyli, ale mieli szacunek do istnienia. O! To tak. Nie jest wiara. To nie jest wiara, to jest wiedza. Oni wiedzieli, że nic nie ma. Oczywiście. Oczywiście. Dlatego ich wyniszczyli. Dokładnie.
Przyszły pod szpilę i ich wyniszczyli. Dlatego Indianin wiedział, że odchodzi, to poszedł pod drzewo, położył się, zasnął, ale tak naprawdę obudził się i dalej żył. Tylko tyle, że w innej przestrzeni, bez ciała, bez ograniczeń, wolny. I dalej sobie był. Ja czuję, że to wszystko wróci. Oni się tym nie przejmowali, ponieważ wiedzieli, że to przychodzi taki tak, dokładnie cykl. Tak, oczywiście, tak jest. Oni wiedzą, że to tak jest. Oni wiedzieli i wiedzą. A reszta to jest, ja to mówię, wypełniacze. Jakby to powiedzieć. Kiedyś powiedziałem, że ludzie to są gluty. Takie bezmózgowce, bezrozumne, bez niczego. Glut. Po prostu jest, bo jest. Jakiś stwór czegoś, nie wiadomo czego. I to się tak toczy. A jeżeli już jest istota świadoma, to już nie jest glutem. To jest świadoma. Tylko to, co nieświadome, jest tym glutem. Teraz przeniosę cię do tak zwanego nieba chrześcijan. Przenoszę cię, jesteś w niebie chrześcijan. Jak to wygląda? To jest to samo, co ci żołnierze w tym samym bagnie. Dokładnie. To jest tylko wyobrażenie, że to jest niebo. To jest bagno. To nie jest żadne niebo. To też zombie. Takie. Tak. Wszyscy. Popatrz. Nawet pokażę ci jeszcze coś innego. Teraz przyniosę cię do tego świata zmarłych. Gdzie wszyscy myślą, że po śmierci idą. Przenoszę cię tam i jesteś. I teraz zobacz. Tutaj żyją istoty. Zaraz spotkasz kogoś, kogo znałeś i umarł. Jak spotkasz tego kogoś, kogo znałeś i umarł, to mi powiedz. Coś czuje dziadka. No, to zapytaj dziadka. Czy dziadek wie, że nie żyje? Wie. On jest nieszczęśliwy. Zapytaj się, dlaczego jest jej dziadku nieszczęśliwy? Po co? On wierzył w coś innego. Rozumiesz, o co chodzi? No, widzisz, jak wszędzie oszustwa, wszędzie pierdoły, dyrdy mały. Ja chcę mu pomóc. Dobrze, spokojnie, po to cię tutaj przyprowadziłem. Zapytaj się dziadka, czy chce, żeby go oczyścić, uświadomić i odprowadzić do jednej. On chce znaleźć babcię. Babcię? Dobrze. To teraz ja cię przenoszę tam, gdzie jest babcia i jesteś tam, gdzie babcia jest. Oni to są w tym samym miejscu, tylko nie mogli się znaleźć. Aha, w tym samym miejscu, tylko nie mogli się znaleźć. Widzę, że różnica poglądów była. Tak. No właśnie, już zapomniał. Dobrze, weź babcię za rękę i przyprowadź do dziadka. I się spotkają wreszcie. Na siebie cały czas czekali. Wiem, że czekali. Ale dziadek wiedział, że ty przyjdziesz i ty pomożesz. Zapytaj się dziadka, czy to prawda. Wiedział. Widzisz? I dlatego czekał na ciebie. Czekał, bo wiedział, że odpłacisz mu się tym samym dobrem, które on dla ciebie dał. Pamiętasz, ile razy ja mówiłem, ale nie tylko ja, że jak dajesz dobro, wraca dobro. Rozumiesz? A jak coś innego, to wraca coś innego. Dlatego ty zapamiętałeś sobie to dobro, a to była jedyna twoja ostoja w tej całym bagnie. Dobra. Zapytaj się babci i dziadka, czy chcą, żeby ich oczyścić całkowicie, żeby byli tacy sami i przeprowadzić do jednej. Tak, i tak najszybciej. Dobrze, w takim razie teraz będziesz świadkiem tego. Ja biorę babcię i dziadka z całą ich karmą, ich niezrozumieniami, tych wszystkim, co ich zatrzymało w tej przestrzeni. Zabieram, przenoszę do centralnego słoneczka, ustawiam w centralnym miejscu. Centralne słoneczko z specjalną energią i specjalnym programem. Do oczyszczenia absolutnego i pozamykania wszystkich karmicznych długów, zobowiązań, jakichś nieporozumień, wszystkiego. Te programy są, że od razu wszystko pozamykają i ich całkowicie oczyszczą i uwolnią. Ja jeszcze wzmacniam te programy, tą energię jeszcze biliardkrotnie w nieskończoność. I teraz taka fala światła przechodzi, oczyszcza babcię i dziadka całkowicie do zera. Także są jednią, już. Tacy są, czyli jedną, czyli jedniakowi, tacy sami. Od razu to wszystko odsuwam na bok, stawiam taką szybę pancerną przeźroczystą między nimi a tym, z czego ich oczyściłem
i przez tą szybę nie może nic przejść. Teraz popatrz, Rafał, co tam za tą szybą jest, z czego ja oczyściłem babcię i dziadka. Religia. Z tego, co ich zniewoliło najbardziej. I co ich uwięziło w tej przestrzeni, tej idiotycznej, wymyślonej przestrzeni. I gdyby ludzie wiedzieli, nie baliby się i nie słuchaliby księdza. A także nie wiedzą, słuchają księdza, a ksiądz nie wie, co mówi i ich jeszcze wciska w takie bagno, w takie nocy. To jest tragedia. Dobra. W takim razie teraz przy nich za tą szybą słoneczko specjalnym ogniem spala. To wszystko to znika, nie ma, nie było, nigdy nie będzie. Oni są całkowicie czyści i wolni. Zapytaj się ich, czy chcą, żeby ich odprowadzić do jedni. Tak. Dobrze, pożegnaj się z nimi, bo teraz już jak pójdą, to już się nigdy z nimi w tej formie nie spotkasz, bo wszystko jest z jednym pochodzi. Mogą odejść. Dobrze. Ja teraz otwieram przestrzeń, biorę babcię i dziadka, zanoszę do jedni, stawiam przed jednią i teraz oni wchodzą w jednie i powiedz, co się stało? Nie ma. Rozpuścili się i zniknęli. Dokładnie, znikli po prostu. I są wolni. Teraz są wolni. Żadne światła, żadne czyśćce, żadne pierdoły. Rozumiesz? Tak zrobiłem z moją mamą. Tak samo. Właśnie jest wolna. Nikt lodów na niej kręcił nie będzie. Tak samo na twoim dziadku i babci. Więc powiedz, jak się czujesz, jak to zrobiłeś. Teraz w takim razie wracasz znowu na łąkę i stoisz na łące. I teraz pobawimy się w tak zwaną dyskotekę. Ja policzę do trzech. I na trzy zamieni się w czerwone maki. Same czerwone maki będą w tej łące. Jeden, dwa, trzy. Są czerwone maki? Tak. Widziałeś, tak, widziałeś tak dużo kiedyś czy pierwszy raz? Nie, to już nie. A teraz zobacz. Stryknę palcami i będą żółte tulipany. Są? Są. A teraz kichnę i będą fiołki. Kich! Też są. Rozumiesz, na czym to polega? Tak. A teraz ty se porób żarty i zobaczysz, nie ma żadnego problemu. Co powiesz, to będzie. My się możemy zmienić w każdą formę. Dokładnie. Nie ma żadnego znaczenia, nic. Tylko musimy pamiętać o tym, że my to możemy robić. A nie, że oj, ja tego nie mogę, to jest niemożliwe, to nie tak. To takie, właśnie to są pierwsze ograniczenia, które nas zawiają. Pobaw się tutaj. Jak chcesz. Możemy być ziołami, drzewami, czymkolwiek chcemy. Dokładnie, czym chcemy. I tak jest. I my dokonujemy takich wyborów. Jako czyste istnienie możesz wejść w każdą formę i każdą formę doświadczać. Możesz stać się kryształem, możesz stać się kamieniem wolnym, możesz stać się drzewem. Na przykład jesteś teraz dębem. Powiedz, jak to jest być dębem? Fajnie. A teraz jesteś brzuską. Jak to jest być brzozą? Jaka jest różnica między dębem a brzozą? Jestem wyższy. Jako brzoza. Dobrze, a teraz będziesz drzewem osiką. Jak się czujesz? Też dobrze. Dobrze. A teraz na przykład jesteś bzem. Też dobrze. A teraz wiciokrzewem. Wiciokrzewem. Tak, jak nazwa. Takie patyki. Taki wije się po patykach i ma takie piękne kwiatuszki i pachnie jak najdroższe perfumy świata. Tak wygląda. Przepiękny jest. Ma takie właśnie kwiatuszki otwarte, takie chyba 3 czy 4 listki, takie otwierają się w środku dziki, a przepięknie pachną. A szczególnie wieczorem, jak mgiełka pada. Jest taki zapach, jakby jakieś najdroższe perfumy ktoś rozpylił. Poczuj ten zapach. Czujesz ich zapach. Właśnie cały czas próbowałem złapać zapach. No. Przepiękny zapach. Ja kiedyś poszedłem na ogródek w nocy, bo wtedy była taka cisza, spokój. I przechodzę i w pewnym momencie przeszedłem i czuję zapach jakiejś kobiety. Mówię, co jest? Czyżby jakaś kobieta przyszła na ogródek i się schowała w krzakach? I raz przeszedłem, i drugi, trzeci, no ale nikogo nie widzę. A zapach jest tak mocny, że nie wiem. Na drugi dzień poszedłem w to miejsce.
patrzę się do kwiatuszki, ja wącham te kwiatuszki. To mi ciągle mój tak pachnie. Tylko w dzień tego nie czułem, tak jak przychodziłem, bo to człowiek przeszedł, poszedł. A w nocy, że szedłem powoli i że była lekka wilgotność, to pięknie się czuł. Dobrze. Rafał, ja teraz przenoszę cię na środek oceanu. Stoisz na środku oceanu. Dookoła ciebie jest woda, na tobą niebo i słoneczko. Rozejrzyj się dookoła. Powiedz, jak wielka przestrzeń jest dookoła ciebie. Nie ogarnięta. Dobrze. Chcesz się uwolnić od karmy rodowej, znajomych, tak. Przyjaciół, kolegów, wszystkich. Tak, tak. Absolutnie, na wszystkich poziomach, ale też od całej karmy powiązań we wszystkich istnieniach. Dobrze. Więc teraz po lewej stronie stoi twoja mama przed tobą. Przywitaj się z nią. Cześć. Po prawej ręce stoi twój tato. I też się z nim przywitaj. Śmiało przywitaj się. Ja mam wrażenie, że on niedługo odejdzie. Przywitaj się z nim, nie szkodzi. Przywitałem się. No, chodzi o to, że ty już wiesz, o co chodzi. Dlaczego tak się wydarzyło. Dobrze. Teraz za mamą i za tatą jest cały ród, czyli ich rodzice. A twoi babcia, dziadek, jeszcze raz ich sprowadzam, bo teraz będzie oczyszczanie rodowe jeszcze dodatkowo. Masa ludzi. Więc aż do pierwszej istoty, która ten ród założyła. Między mamą i tatą stoi twoje rodzeństwo. Są wszyscy? Tak. Dobrze. Miałeś żonę? Tak. Więc teraz między tatą a tobą stoi twoja żona i za nią cały ród, ponieważ jak wziąłeś ślub, to też karma ci została podpięta. Masz dzieci? Tak, dwójkę dzieci. I stoją teraz dzieci między żoną a tobą. Przywitaj się z dziećmi. Tak, tak. Dobrze. Teraz wzywam wszystkie istoty z tego życia, z którym miałeś do czynienia od momentu, jak się urodziłeś tutaj, żeby doświadczać, aż do tego momentu. I od tego momentu wzywam wszystkich, z którymi jeszcze będziesz miał do czynienia. Po to, żeby ich oczyścić, uwolnić od wszystkiego, pogodzić się z nimi, żeby dalsze życie było piękne i cudowne. Też między innymi wśród znajomych stoi Kamilka tutaj. Tak samo wygląda jak inni, czy się wyróżnia? No, to jest moja Kamilka. Dobrze. W takim razie ja jeszcze wzywam wszystkie istoty z wszystkich poziomów, z wszystkich inkarnacji, z całego twojego istnienia, z którymi kiedykolwiek miałeś cokolwiek do czynienia. Nieważne, co to było, czy były dobre relacje, czy złe, ale coś tam było między wami, więc wszystkich wzywam. I teraz rozejrzyj się dookoła i powiedz mi, jak dużo jest tych wszystkich istot, z którymi masz cokolwiek do czynienia i załatwienia. Ja pierdolę. Twoje życie to jest średnio wypadkowa. To sobie wyobrażasz? To jest po prostu, wiesz co? Tragedia. Dobrze. Powiedziałeś, że chcesz się uwolnić od karmy rodowej, od tego wszystkiego, raz na zawsze pogodzić. Powiedz do nich wszystkich, że ty im wybaczasz, prosisz o wybaczenie i że wybaczasz sobie, że brałeś w tym wszystkim udział i że byłeś nieświadomy, dlatego im zrobiłeś krzywdę i sobie. I prosisz ich też o wybaczenie. Wybaczam wam wszystkim. Proszę was o wybaczenie. I proszę was o wybaczenie. I wybaczam sobie. I wybaczam sobie. Że brałem w tym wszystkim udział nieświadomy. I proszę was, żebyście zrobili to samo. I proszę was, żebyście zrobili to samo. Żebyśmy się uwolnili już raz na zawsze od tego wszystkiego, bo to nie ma sensu. Żebyśmy się uwolnili raz na zawsze od tego wszystkiego, bo nie ma sensu. Teraz niech oni to wszystko powiedzą. Mówią to? Prawie jak piękny chór. No tak jakby Aśka nie do końca chciała, moja była. Powiedz jej, że jeżeli nie będzie chciała, będzie miała żal, to ten żal będzie ją męczył i gnębił. Jeżeli to zrobi, to dla siebie to zrobi. Dla nikogo tego nie robi. Że żal, to wszystko, to jest głupota. To są programy, które będą ją męczyć. Ale to jest jej wolna wola. Powiedz, to jest twoja wolna wola. Uwolnisz się, będzie dobrze. Nie chcesz, będziesz cierpieć. Ja się uwalniam od wszystkich, od ciebie też. Okej. Okay. Zgadza się? Tak. No i bardzo mądrze. Okazało się, że jest mądrzejsza niż na początku by się wydawało. Dobrze. W takim razie teraz, na mocy wolnej woli,
Ja was biorę wszystkich, ciebie i wszystkich, z waszymi karmami, karami, winami, tymi wszystkimi zdarzeniami, z tym wszystkim, co się wydarzyło kiedykolwiek. Zabieram was do centralnego słoneczka, stawiam w centralnym miejscu, centralne słoneczko specjalną mocą i specjalnym programem, który przygotowało do pełnego oczyszczenia, a ja ten program i tą energię jeszcze wzmacniam 100 biliardów krotnie razy w nieskończoność. Teraz taka fala światła najczystszego przechodzi, oczyszcza was wszystkich całkowicie do zera i stawiam znowu tą szybę pancerną przeźroczystą, przez którą nikt ani nic się nie może cofnąć. I wy po lewej stronie tej szyby stoicie jako czyste istnienie, absolutnie czyste, a za tą szybą jest ta karma i to wszystko, z czego wyście zostali oczyszczeni. Powiedz, Rafał, co tam za tą szybą jest teraz? Jest masa rzeczy związanych z religią. Nie musimy o tym mówić, że największym nieszczęściem ludzkości są religie. To one wywołują wiele nieporozumień. Przysięgi jakieś. To jest właśnie system wierzy. Takie rzeczy tworzy. Dobrze. Teraz ja biorę ciebie jako najczystszą istotę, przenoszę na środek oceanu, dokładnie w to samo miejsce. Teraz biorę twoje dzieci, byłą żonę. Teraz biorę Kamilkę, twoich rodziców, rodzeństwo, przenoszę też w to samo miejsce. A teraz wracają wszyscy inni. Absolutnie wszyscy wracają i stoją znowu dookoła ciebie na środku tego oceanu. Rozejrzyj się dookoła i powiedz, jak oni teraz wyglądają. Oczyszczeni. Są inni. Dobrze. Patrzycie wszyscy teraz na słoneczko centralne. Ono robi potężny wybuch. Żywym ogniem tą całą karmę, te wszystkie brudy, świństwa spala i to znika. Nie ma, nie było, nigdy nie będzie. A wy wszyscy jesteście od tego wolni. Teraz ja odłączam od ciebie wszystkie powiązania, połączenia karmiczne, obojętnie czego dotyczyło. Na wszystkich poziomach twojego istnienia w nieskończoność, nieskończoności. Odłączam i tak samo odłączam od twoich dzieci, od twojej żony byłej, od wszystkich, od jej rodów, od twoich rodziców i od wszystkich rodów, od wszystkich istot, od twojego rodzeństwa. Odłączam cię od wszystkich, absolutnie, a ich odłączam też między sobą od wszystkich i nad wami unosi się taka chmura powiązań, połączeń karmicznych i różnych innych. Powiedz mi, jak ona wygląda, jak jest duża? Jest bardzo duża. A jak wygląda? Tak jak jakiś śmietnik. Dobrze. Teraz widzicie, ja chwytam ją, przesuwam do centralnego słoneczka, centralne słoneczko ją zjada, żywym ogniem spala, ona znika. Z całą zawartością. Nie ma, nie było, nigdy nie będzie. A wy wszyscy od tej chwili jesteście absolutnie wolni od siebie na wszystkich poziomach. Całego istnienia w nieskończoność, nieskończoności. I wszystko, co uczynicie od tej chwili, będziecie tworzyć nową karmę. Jaka ona będzie? Będzie zależała od was. Tamta nie zależała od was, bo byliście nieświadomi, więc zależała od przypadku, a ta już będzie zależała od was. Pamięta o tym, Rafał, że to wszystko, co teraz zrobisz, co uczynisz, to będziesz budował nową karmę. Jeżeli zadbasz o to, żeby twoje myśli, czyny, wszystko było czyste, nie zbudujesz nowej karmy, będziesz człowiekiem szczęśliwym, istnieniem szczęśliwym, duszą szczęśliwą i wszystkim... Tak się czuję, jakby we mnie wszystko pulsowało teraz. Bo wszystko żyło. Oderwały się te wszystkie farfocle i poszły. Ja teraz wzywam przewodników duchowych do tych wszystkich istot, które żyją i nie żyją w tej przestrzeni. Nie ma znaczenia. Przewodnicy to są istoty, wyższe emanacje tych istot. Dlatego one są przewodnikami, bo to jest jakby wyższe ja tych ludzi, tych istot. Przybywają, biorą ich za rączkę i odprowadzają ich do światów, do których teraz należą, na innym poziomie, w innej czystości. I wszyscy poszli. Rozejrzyj się dookoła, powiedz, że wszyscy poszli, że ktoś został. Moja córka najmłodsza jest. No dobrze, zapytaj się córeczki, dlaczego została. No jakby chciała, żebym z nią poszedł? No to pójdź z nią. Zobacz, o co chodzi. No chciałabym, żebyśmy mieszkali razem. Jest to możliwe, czy nie?
Ja tak czuję cały czas. Zawsze to czułem. Chodzi o to, że właśnie dobrze by było, żebyś teraz tak z nią porozmawiał, żeby jej nie zrobić krzywdy. Rozumiesz? No. Bo teraz jesteś ojcem świadomym. Do tej pory byłeś nieświadomy, no. Bo teraz jesteś świadomym. Więc porozmawiaj z nią, tak jak z nią teraz porozmawiasz. Jak się dogadacie, tak będzie. Rozumiesz? Mhm. Bo jesteś świadomym kreatorem. I teraz zrób to. To jest twój pierwszy świadomy wybór i pierwsza świadoma kreacja. Ale zawsze trzeba czegoś zacząć. Ona pójdzie. Ona wróci z powrotem. Dobrze, dogadajcie się tak, żeby było dobrze, żeby ona wiedziała, co je. Ale ja już wiem, że mam te Ale najważniejsze, że wiesz. Hmm. To jest ważne. Że ty wiesz. Że nie będziesz zgadywał, domyślał się, czy kogokolwiek prosił. Tylko wiesz. Poszło sobie? Tak, tak, tak. Dobrze. W takim razie teraz powiedz, co byś jeszcze chciał naprawić, uzdrowić. Ojejku, jak ja się cieszę. Ja się dowiedziałem właśnie, że dziecko będzie mieszkać ze mną. Widzisz? Co? Chciałbym jeszcze nareperować? Tak. Relacje ze starszą córką. Dobrze. To teraz przywołuję twoją starszą córkę i stoi przed tobą. Przytul ją, powiedz jej, że ją kochasz i porozmawiaj z nią, bo na tym poziomie ona nie ma takich niechęci i nie działają na nią nastawienia i programy mamy i innych ludzi. Ona chce czasu. To porozmawiaj z nią spokojnie, porozmawiaj. Ona ma pytania, wytłumacz jej. To jest ważne, żebyś jej wytłumaczył i dogadał się z nią. Bo ona jest taka rozkarcona, ona nie wie. A jak jej powiesz, to ona będzie wiedziała. Tak jak ty wiesz, tak ona też chce wiedzieć. Pamiętaj, że jak tobie ojca brakuje, tak samo im brakuje. I teraz, skoro oczyściłeś się i wybaczyłeś, rozumiesz? Mm-hmm. Dlatego tu jest jakby już czas, żeby zacząć naprawiać pewne rzeczy. Bo można to zrobić. Co do razie? Załatwione, tak? Tak. Dobrze. Córeczka wraca. To jest wszystko, czy coś jeszcze? Pamiętaj, że ty jesteś kreatorem. Rozumiesz? Że zawsze możesz wykreować... Ja widzę Kamila, ale nie wiem dlaczego. No to podchodzi i porozmawiaj z nim. Dowiedz się, o co chodzi, co i jak. Pogadajcie sobie. Dobrze, już wiem. Jest. Super. Kończymy, tak? Tak. Dobrze. W takim razie wracasz teraz do ciała. Jesteś w swoim ciele. Ja policzę do 5, a ty wejdziesz w bardzo głęboką hipnozę. Tak głęboką, że nie będziesz miał czucia ani władzy jakiejkolwiek ze swoim ciałem. Żadnego kontaktu. 1, 2, 3, 4, 5. Teraz wychodzisz z ciała, stajesz tu koło mnie obok. Rozejrzyj się po tym pokoju. Powiedz mi, czy ten pokój wygląda tak samo, jak się kładłeś do sesji, czy jakoś inaczej? Tak samo. Teraz wchodzisz do swojego ciała, znowu wychodzisz, popatrz się na swoje ciało i powiedz mi, czy ono jest zadowolone, zrelaksowane, uśmiechnięte, wolne. Tak. Dobra. Dobrze. Teraz znowu wchodzisz do swojego ciała, wychodzisz, wchodzisz, wychodzisz, wchodzisz, wychodzisz, wchodzisz. Wychodzisz. Fajna zabawa? No, nawet nie męcząca. Proste. Nie trzeba ćwiczyć, zimnej wody pić, ani się biczować. A teraz sam pomyśl, że wchodzisz i wychodzisz i powiedz, że to się dzieje. Powiem, że się dzieje. No i tak możesz robić. Możesz wchodzić, wychodzić z ciała, możesz chodzić, naprawiać, spotykać się z dziećmi. Możesz robić wszystko, co chcesz. Rozumiesz? Masz na to całą noc. A ciało nie chce śpi. Kładziesz go do łóżeczka i ruszasz w podróż. Dokładnie. Rozumiesz? To jest ta wolność. Do tej pory ciało było twoim więzieniem. Ty bałeś się z niego wyjść. A jak wychodziłeś, to nieświadomie, więc z tego nic nie miałeś. Od tej chwili możesz wychodzić świadomie. Możesz w dzień funkcjonować normalnie w tej rzeczywistości, tak jak w tej iluzji się funkcjonuje.
a nocy kładziesz się spać, wyskakujesz z ciała, idziesz, naprawiasz, zdobywasz wiedzę, kreujesz, poznajesz wszechświaty, cuda niewidy, możesz wszędzie być, gdzie chcesz. Możesz się przenieść w ułamku sekundy w dowolne miejsce, wystarczy, że o tym miejscu pomyślisz. Zrób taką próbę. Pomyśl o jakimś miejscu. Mount Everest, jestem. Szybko? Bardzo. Ile kosztował bilet? Tragarze? Niepotrzebne mi bagaże. Rozumiesz, o co chodzi? Dokładnie. Właśnie o to, Rafał, chodzi. O wolność i rozum. Ale własny rozum, a nie jakiegoś paszkwila, który będzie ci tam mieszał w głowie. Widzisz, Piotr, to co widzę? To jest chiński mur, czy mi się wydaje? Tak, wygląda na chiński mur. Bo ale szereg... można sobie poskakać. No. Wszystko można. Nie ma żadnych ograniczeń. Teraz pokażę ci sztuczkę. Stoisz na chińskim murze. Podejdź do niego i zobacz, czy on twardy, czy nie. Tak. To jest kamień, cegła, co to jest? To są kamienie. Kamienie. To 100% kamienie. Spróbuj włożyć rękę w ten kamień. No można. Włożyłeś? Tak. A teraz przejdź przez ścianę na drugą stronę. Jesteś w powietrzu, stoisz też za murem. Jakie to uczucie tak przechodzić sobie przez ścianę robić? Fajne. To jest to, z czego nie korzystałeś. Nie ma żadnych ograniczeń. Możesz wejść do wulkanu, zbadać wulkan. Możesz wejść do wody. Teraz jesteś na dnie oceanu. Widzisz ryby, rekiny pływające, stoisz. Jak ci się oddycha? Wystraszyłem się na początku. Wystraszyłeś? No, ryba duża. Ale on ci się zrobił. Pogłaska i on zapyta się, jak ma na imię. No, jest takim samym istnieniem jak ty. Nie, nie chcę odpowiedzieć. Nie chcę? Dobrze, powiedz, że ty jesteś tylko podróżnikiem, który to podróżuje, nie chcesz jej zrobić krzywdy, absolutnie. Dokładnie. Ma złe doświadczenia z ludźmi, powiedziała, i dlatego jakby nie chce obrażone zrobić. Ktoś jej musiał krzywdę zrobić. A to dziwne było, jakby człowiek krzywdy nie zrobił komuś, nie? Ponieważ to jest najgorsze zwierzę, jakie może być, jeżeli to jest zwierzę, bo nie wiem, czy można powiedzieć, że człowiek jest zwierzę, bo zwierzęta byśmy obrazili. Chodzi o to, że nie ma żadnego znaczenia. Kiedyś miałem sesję i mówię do pani, a teraz do ciebie podpływa i chciałem powiedzieć delfin, a powiedziałem rekin. Ona mówi, boję się. A ja mówię, nie bój się. I dopiero się kapnęło, co chodzi. I pogłaskaj go. Nie bój się, on ci nic nie zrobi. Ona go pogłaskała, a rekin mówi, co, nie boisz się? Ona mówi, nie. Odwrócił się i popłynął. Bo zwierzę atakuje wtedy, gdy my się boimy. Pies atakuje wtedy, gdy my się boimy. Paszkwil atakuje, gdy my się boimy. Wszystko atakuje nas wtedy, gdy my się boimy. Jakby się nie boimy, nikt nas nie atakuje. Nigdy. Rozumiesz? Tak. O tym trzeba wiedzieć. Nigdy niczego się nie bój. Nigdy. Bo strach jest pierwszym takim zamkiem, który zaczyna nas zamykać. Ale ja z nienacka założyłem, to orka chyba była, jak mi się wydaje. Tak chyba wygląda. I tak drgnąłem. Jak... Biało-czarne i to tak się wysunęła na to. Dobrze, a ty wracasz, znowu jesteś w ciele. Jasne. Jak się czujesz w swoim ciele? No, bardzo dobrze. I słuchaj, teraz tak. Na lewy bok się wkładziesz, na prawy, na lewy, na prawy, na lewy i kręcisz się jak wrzeciono z ogromną prędkością. Teraz się zatrzymujesz i kręcisz się w prawą stronę jak wrzeciono z ogromną prędkością. A teraz się zatrzymujesz i obracasz się głowa, gdzie nogi, nogi, gdzie głowa, karuzela. Fajna zabawa? Tak, nie wiedziałem, że tak można. Wszystko można. Słuchaj, wszystko można, tylko wystarczy wymyślać sobie coś. Możesz sobie wymyślać zabawy, jakie chcesz. Teraz zatrzymuję, odwrotnie jest nogi, gdzie głowa, głowa, gdzie nogi. Odwrotnie się kręcisz, a teraz się zatrzymuje głowa, gdzie głowa, nogi, gdzie nogi, ręce, gdzie ręce i wszystkie organy, gdzie są na swoim miejscu. Jak się czujesz? No, bardzo dobrze. To łóżko to jest, tak? Mi przyszło, że może warto sprawdzić, jak tatuaże działają. Tatuaże? Chcesz wiedzieć, jak działają tatuaże? Dobrze, sprawdź, Piotruś, teraz. I ty, Rafo, też patrzysz na to, jakie znaczenie mają tatuaże i ich symbole i cały wpływ na ciebie. Ty badasz od swojej strony, a Piotruś od swojej. A Piotruś, teraz badaj to i mów na głos. A ty, Rafo, tylko się przyglądaj, przysłuchaj i weryfikuj to ze swoim. To jakby są od intencji, prawda? Tak.
To nie. Samo czuję. Ale czuję, że ktoś mi wrzucił intencję w to. Że wrzucona jest obca intencja. Obca intencja. Dobrze czuję, Piotrek? Tak. Chcesz zmienić tą intencję, Rafał? Tak, oczywiście. Dobrze. To w takim razie, Piotr, zdejmij tą intencję w całości. Dajesz do słoneczka. Słoneczko spala, znika, nie ma, nie było i nigdy nie będzie. A teraz, Rafał, nadaj intencję temu swoją. Dla mnie ma to być ochroną, tatuaż. Jest tak, Piotruś? Od razu zaświeciła się taka jakby tarcza, jakby coś. To z twojej energii. Pięknie. Tak. Ale ten, w tym drugim też jest intencja, nie? Mhm. W drugim ramieniu co mam. Jaka to jest intencja, Piotruś? Ta druga? Bo to jest jakby taka... żeby być poddany. Aha! Popatrz! Tatuator, zgadza się? Chciał, żebym do niego cały czas przychodził. Chcesz, żeby to tak. zjąć? Tak, dobra. Piotr, zdejmij to całą intencję, oddaj właścicielowi i powiedz sorry, nie chcę tego, nie potrzebuję. Poszło. Teraz daj swoją intencję. No, ja to było moje dawne hobby i to ma tylko to oznaczać. I tak jest. Jest tak? Super, pięknie. Dobrze. Ja policzę do 5, wybudzicie się, widzicie tu i teraz i będziesz się czuł cudownie i tak ci to zostanie. A całą sesję zapamiętasz najdrobniejszymi szczegółami. I będziesz z niej korzystał, jak wychodzenie z ciała, podróżowanie, naprawianie i inne rzeczy. 1, 2, 3, 4, 5. Jesteś tu i teraz, przyjmij władzę i kontrolę swoimi ciałami ze sobą, poruszaj się.